Moi drodzy, ja już czekam w furtce na koncert, który odbędzie się 18 sierpnia w Warszawie. Będzie to największy koncert Paliona na 9000 osób. Bilety dostępne są oczywiście w linku w opisie. Także jeżeli chcecie mnie spotkać, moi drodzy, i pobawić się do mojej piosenek, to wpadajcie. Nie mogę się doczekać. Ale moi drodzy, witam serdecznie, jak widzicie, patrzcie, jakiego mam pięknego skina. Z czym wam się to kojarzy? Uwaga! Odpowiedzi. W sumie nawet nie muszę wam dawać listy odpowiedzi ABC, tylko po prostu napiszcie w komentarzu w tym momencie. Kogo wam ten skin przypominam? 3, 2, 1. Mam nadzieję, że napisaliście i że trafiliście. No dokładnie, bardzo proste. Pana P, który lubi diamenty. W sensie, no nikt nie wie, jak on wygląda, ale jeżeli lubi diamenty, to pewnie od razu Kryś będzie wiedział, że to jest pan P. I właśnie będziemy się podszywać takim oto głosem. Takim głosem i będziemy spryciarzami. Ten pan P, ten diamencik wygląda jak taki dzieciak, który uważa się za najlepszego. I takiego będziemy odgrywać. Mamy przygotowane, a diamenty są przygotowane niestety na samym dole w moim magazynie, na które tam pójdziemy zaraz. Mamy tabliczki, zostawimy przy domu. Mamy podki na niewidzialność, koki, jabłuszka złote, że jesteśmy po prostu prosami. I widzowie, powiemy, że Kryś, o ty, jak ty się mogłeś podszywać pod pana P? Nie może tak być. Dlatego widzowie, jak wkurzymy się jako pan P i będziemy na niego źli. Tak, oglądajcie film do samego końca, kupujcie, patrzcie, jest nowa koszulka, przyjaciele. Ja wam ją pokażę, bo jest taka piękna, zobaczcie. Piękna koszulka, taką koszulkę możecie zamówić sobie. Lolo, Palion i całe Palionowo. Pięknie wygląda, taka jest również zielona. Jest również podkładeczka taka, patrzcie. Podkładeczka Palionowo, taką możecie zamówić. Oczywiście, z linku w opisie, tyle jest, mnóstwo rzeczy jest na sklepie. Także zapraszam serdecznie i kupujcie. Jeszcze jest czapa, widzowie, nowa czapa, taka. Palion Style, mnóstwo was już ją ma, wiem, że mnóstwo już się cały czas wyprzedaje na sklepie, dlatego zapraszam serdecznie, oddalam was i teraz zaczynamy teatrzyk! Włączam mój głos i już jesteśmy od teraz panem P. Trzeba się wczuć, o moje bardzo ładne. I schodzimy na dół do wody, plusk, i idziemy na dół, bo na dole mam schowane moje diamenty. Taka skrzynka diamentowa tu jest, tutaj, przechylony diament jest, dajmy go tu. Mamy tutaj mnóstwo diamentowych rzeczy, troszkę mi zajęło i przygotowanie, ale ważne, że są i odcinek będzie petarda. Musimy to o kurde, nie mieści się. No to odłożymy na razie moją zbroję w takim razie tutaj i to, żeby się nie pomylić, więc tak, tak, to będzie dobre w sumie. Więc tą zbrojkę możemy założyć, to zabieramy, o, pięknie, pięknie to mamy zrobione. Dobra, bo jeszcze tu elytra, czy się przyda? No przyda się, elytra to jako prost. Ale tego jest dużo, widzowie, będziemy mu rozdawać też diamenty i tak dalej. I przeszukamy mu dom, czy ma jakieś diamenty i pozabieramy mu też jakieś diamenciki. Także zaczynamy od tego, że muszę być na niewidzialności. Mamy również mleko. Bo, widzowie, na niewidzialności muszę być dlatego, ponieważ będę musiał mu zostawić piękne tabliczki. A te tabliczki będą takie chytre. O kurczę, a zbroję muszę ściągnąć. Dobra, dobra, dobra. O nie, on tu jest, muszę poczekać, aż sobie pójdzie. Ciekawe, ci palny jest w domu, muszę mu coś powiedzieć. Nie, dobra, no kij, no nie ma mnie, nie ma mnie w domu, po prostu. Teraz mu piszę tabliczki. Tu pan P. Wkurzyłeś mnie. Mocarnie. Spotkajmy się w bibliotece, a nawet pod. Ty kłamco, oszuście, ty jeden. Dobra, 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 mocne, mocne, mocne pismo, posło. Dobra, teraz musimy czekać, po prostu, patrz, idzie. Kurde, dziwne, że go nie było w tym domu. Przecież przed chwilą go tam widziałem. O, ja nie mogę. Co to jest? Dom. Co to jest? Dojty, Kryś. Nie, to stare dzieje. No dobra. Schowa to do tej skrzynki. Kolejne jakieś stare tabliczki, to pan P wkurzyłeś. Co? Tu pan P wkurzyłeś mnie mocarnie? Spotkajmy się w bibliotece, a nawet pod ty. Ty kłamco. Nawet pod ty kłamco? Trochę crazy jest ten pan P. Dobra, spotkajmy się w bibliotece, a nawet pod. Pod biblioteką! Jaki geniusz! Okay. Ty kłamco, oszuście, ty jeden. Trochę dziwnie jest to napisane, ale dobra, muszę zrobić to zdjęcie i pokażę to Palionowi, bo to jest mega sus. Pan P jest wkurzony! Dobra, muszę to zrobić foteczkę, dobra, o, jest. Mam foteczkę. O, gi, dobra, taka foteczka na pewno się przyda. Ale dziwne, czy to zrobił prawdziwy pan P? Skąd on wie, że tutaj są Wojanowice? Przecież on
Nigdy tutaj nie był i w sumie to... To jest bardzo dziwne. Gdzie ale dobra, mam pomysł. Gdzie on idzie? Ej, bo on będzie chciał mi coś zrobić. Ukryję się tutaj i czekam, może przyjdzie. No, geniusz. Ale wygląda na to, że chyba nie przyjdzie. Ale jeszcze poczekam 3 sekundy. Geniusz, naprawdę. I nie przyszedł. Kurde, myślałem, że przyjdzie, no czemu on nie może przyjść? I teraz ja muszę iść do biblioteki, żeby pójść do niego. Ja nie mogę, dobra. Nie mam nie problemu. A, dobra, to muszę chyba iść sam do tej biblioteki. Dobra, idę do biblioteki. O nie, muszę iść sam do biblioteki, kurczę. Dobra, idę. On będzie w bibliotece, widzowie. Ja nie mogę, ja się strasznie boję się, to jest prawdziwy pan P. To jest mega przypał. Dobra, gdzie on jest? Tam, dobra. Szybko, widzowie, szybko, nie mamy czasu, musimy zejść tam w dół. No to się niszczy trochę. O, tu jest zejście, dobra. Halo? Czy jest tu ktoś w tej bibliotece? Przepraszam, że krzyczę, bo w bibliotece się nie krzyczy, ale podobno tutaj jest pan P. Nikt się nie odzywa. No dobra, to ja idę na dół, coś do piwnicy zabrać, książki. Ja nie mogę. Teraz zaczynamy. Czy jest tu pan P? Halo? Czy jest tu pan P? Nie ma pana P. Co to jest? Czy to jakiś głośnik? Z głośnika to gada? Co to jest? Halo? Czy to ty, panie P? Halo? To były tylko moje zwidy? Czy jest tu ktoś? Chyba nikogo nie ma. Ja tu coś widzę. Dzień dobry. Do widzenia. Nie, proszę, do widzenia. Kto to taki? Ty! Mam dirt. Nie zbliżaj się. Nie dawaj mi dirta. Nie zbliżaj się. Weź tego dirta. Czemu ty znikłeś w ścianie? Weź tego dirta. Nie dotykaj mnie. Weź go. Weź tego dirta. Nie wezmę tego dirta, to jest dirt, który... Jem jabłko. Dobra, niech będzie. Panie P, dzień dobry. Co pana sprowadza w nasze skromne progi? Co sprowadza w te skromne progi? Powiedziałeś, żebym tu przyszedł. Powiedziałem, żebyś tu przyszedł. Oszuście. Ty, kałamarnico jedna. Czemu oszuście? Co ja takiego zrobiłem? Kłamco. Przyjaciół, jak możesz tak robić? Ty skandalicznie się zachowujesz. Ale nie, dobra, ja ogólnie chcę jedną rzecz wyjaśnić. Jedna rzecz jest taka, że... Dobra, panu chodzi o prank, tak? Masz problemy, Kreś. Masz problemy. Nie no, nie mam problemu. Znaczy... Masz problemy. A ty panie typie, to nie udawaj jakiegoś dresa. Podchodzisz do mnie, mówisz, że mam problem, to ty masz problem. To ty masz problem, to ty się pode mnie podszywałeś. Jak mogłeś? Dobra, nie dotykaj mnie, proszę. Ja się pod ciebie podszywałem, panie P, z tego powodu, że założę chciałem... Założę zbroję zaraz. Chciałem co ty tylko... robisz? Nic, dirta wyciągłem. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja się pod pana podszywałem, bo chciałem się na moim koledze zrewanżować, bo on mówił, że jestem panem P, a to nie była nieprawda. I ja nie mam nic z tym wspólnego. Wiem. Obserwowałem cię zza rogu. Budowałeś pod moim imieniem wszystko. Te wszystkie tabliczki, te wszystkie oszczerstwa, te wszystkie rzeczy. Kreowałeś mnie na inną postać, niż jaką jestem. Nie podoba mi się to. Dobra, no to ja chcę tylko powiedzieć tyle, że jest to prawda, ale chcę za to przeprosić, ale mam coś, co panu się może nie spodobać. Co ci się nie podoba? Dirtowa łopata! Masz, odejdź, bo użyję diamentowej mocy. Tak, użyję diamentowej mocy, zobaczymy. Nie wiesz, co to jest za moc. Cwaniaku, zobaczymy. To ci nic nie da. Nic mi nie da? To ci nic nie da. Czy widzisz, co mam na plecach? Czy mam ci pokazać jeszcze raz? Skórzana torba XD! To jest skórzany torba. Dobra, słuchaj panie P, bo ja chciałem tylko porozmawiać z panem o jednej rzeczy, bo tak, dlaczego pan wypędził Nubka z Wojanowic i czemu wszyscy potem myślą, że to ja, a ja jestem niewinny? W porządku, już panu wytłumaczę, to wszystko od pana wina. Dlaczego? To pana wina, bo pan zrobił mnie w bambuko.
Ale pan wyrzucił nubeczka, mojego ulubionego nubka z Wojanowic przed pojawieniem się, przed moim prankiem. Nie róbmy sobie żartów, panie. Ja nie robię sobie żartów, po prostu! Panie Ptysz, nie róbmy sobie żartów. Dobra, nie, wyjaśnimy to jak prawdziwi mężczyźni. Hip, hop, hop. Yo, yo, yo. Nie, po prostu dobrze. Powiem tak, nie lubię cię. Ale kto pytał? Powiem tak, po drugie. Ale kto pytał? Co ty myślisz, lubię że... Nie lubię dlatego, że podszywałeś się pode mnie i prankowałeś takiego paliona. A ja nie... Dobra, palion to w tym momencie jest nieważny. Słuchaj ty, mały gnomie. Będziesz... Jestem postrachem dirtowic, czy tego nie rozumiesz? Postrachem dirtowic! Stary, jak ciebie widzą, to oni się sikają, ale nie ze strachu, ale ze śmiechu. Jak ty w ogóle... Nie. Ty masz twarz ty nawet jak ja. Ty nie wiesz, jak rodzina nubków się mnie boi. Boi się ciebie? Nie srają w gaciochy. No ta, już nubek to jest najdzielniejsza osoba, jaką znam. Ja powinienem, też czy ty wiesz kim ja jestem? Zginiesz. Zaraz pójdę po mojego kolega Paliona i zobaczę, tak, się skończy. Jesteś żałosnym knypkiem, który się podszywa pod wielkiego pana P. Po wielkiego pana P, dobra panie P, tak już serio szczerze. Skoro ty już tu jesteś, to może wykorzystajmy to i porozmawiajmy, co? Z kim? Ze mną! O czym mam z takim bezczelnym ziomeczkiem rozmawiać? Chcę się dowiedzieć, po pierwsze, dlaczego nubka wyrzuciłeś z Wojanowic i czy to ty zrobiłeś i czy to ty... Nienawidzę. Problem z wymową? Nienawidzę. Czy ty masz problemy z wymową i jeszcze, ty masz jeszcze jakieś rozdwojenie, że co, jakieś echo puszczasz w tle? Czy ty jesteś normalny? Ładowałem po prostu tutaj klimacik, a ty mi psujesz, możesz się ucieszyć? Nienawidzę rodziny Nubka Dirta i jego ich życiorysu. Trzeba ich pokarać. Okej, super, wszystko jestem w stanie zrozumieć, nawet to, że nienawidzisz Dirta, ale... Nie uciekaj mi tu, bo już tak ciebie dogonię. Ale nie rozumiem jednej ważnej rzeczy, po pierwsze. Nie. To. Nie. To! Nie dość, że się pode mnie podszywałeś, to podwaliłeś mi twarz! Przecież to ty mi podwaliłeś twarz. Jesteś bezczelny. Ty jesteś bezczelny. No. I powiem ci tylko tyle, panie... To jest mój dom! Gdzie jest twój dom? Tu! To? To mój dom! No tak, oczywiście! To jest twój żółty dom! Żółty! Naprawimy dom! Jak mi coś zrobisz z domem, to ja zrobię zaraz coś z twoją diamentową zbrojką. Tutaj naprawimy. Ostrzegałem! No! Przestań! Uspokój się! Ty myślisz naprawdę, że... Uspokój się! Jeszcze raz! Uspokój się, pożałujesz, nie lubię bić ludzi. Słuchaj, w tym domu... Szybę mi zniszczy... Dobra, nie, spoko, nie ma problemu. Możemy nawet mogę... Ktoś tu się zdenerwował, mi przykro. Ktoś tu się zdenerwował. Gdzie jesteś? Ktoś tu się zdenerwował. Ja mogę nawet ten dom wysadzić, ale... Ja jest wielki pan Diamencik. Wielki pan Głupek chyba, a nie pan Diamencik. Co ty robisz w ogóle? A czemu ty ze mną porozmawiasz? Nie jesteś, ty masz jakieś w ogóle problemy? Znam wszystkie twoje kody. No i gej, znam wszystkie moje kody. Słuchaj, i teraz w tym momencie zostajesz zamknięty w dirtowej kopule diamenty, i stąd nie wyjdziesz. Kochane, takie moje diamenty. Dobra, zamknąłem ci teraz w dirtowej kopule i nic z tego nie będzie. Kochane moje diamenty. Co ty robisz? Kopię wszystkie dirta... diamenty, które widzę. No a czemu ty się dirta nie boisz? Nie boję się Dirta, bo kopię diamenty i to mi wystarcza. No ale dobra, a ty się miałeś Dirta, bo ci boję. Nie ma diamentów! A! Dirt! Brakło! Dobra. Pomóż! Zamknąłem cię! Nie, pomóż. Teraz tutaj, w tym momencie... Pomóż! W tym momencie pomóż. Zamykam ciebie w tym pomóż. Miejscu i pomóż. Masz z nam porozmawiać. Pomóż! Jest jakiś diamenty, dziwny. O, diamenty. Ej, wiesz co, panie P, ja mam pomysł w sumie, jeden. Cicho, kopię diamenty. Panie P, chodź pan ze mną, naprawdę, zapraszam. Diamenty, ja mam bardzo kopie. Fajny pomysł, który możemy razem wspólnie zrealizować. Więcej diamentów. Panie P. Poczekaj. Panie P, czy może pan zostawić moje diamenty w spokoju? Poczekaj, ostatni został. Czy ty jesteś pan... Dirt! Nie, Dirt! Nie. Odpuść mi! Panie P. My się chyba nie zrozumieliśmy. Diamenty. Panie P! Diamenty. Dobra, ale ci nawet nie. Nie. No, chodź. Wielki diament, proszę mnie nie wielki bić. Diament? Do teraz wychodzisz z mojego domu natychmiast.
A czemu? Jezu, ty jesteś tak wkurzający, jesteś najbardziej wkurzającą osobą, którą tam kiedykolwiek widziałem. Dom. No! Je, powiedziałem coś! Nie będziesz nic robić w moim domu! No! Powiedziałem coś, tak? Exp, exp! Pros, pro, 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 pro! Pro, 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 pro! Czy my... Nie, dobra, nie, tak być nie może. Nie, dobra. Nie! Nie, co ty zrobiłeś? Nie. I co, jak tam? Nie. Jak tam, panie P? Gniew się we mnie obudził. Jak tam, panie P i pana diamenty? Zniszczyłeś mi diamenty! Ja panu pokażę, co się robi z diamentami. Ja się panu pokażę, co się robi z diamentami. Diamenty! Diamenty mi zniszczyłeś! Diamenty! Diamenty! Proszę mnie... No chodź tu! No chodź tu! Panie P! Dobra, no dawaj. Nie! Nie! Ach, ten ptyś się dogada z nim. O, dzień dobry, panie P! Czy chce pan może trochę diamentów? Cześć, chciałbym się dogadać. Oczywiście, porozmawiajmy. Nigdy nie więcej nie chcę ciebie widzieć ani na Wojanowicach, ani na Diltowicach. Jeszcze raz się tu zobaczę, to wymyślę maszynę do spalania diamentów albo do zamieniania diamentów w Dilta. I po drugie, zachłysnąłem się, masz iść do Nubka, powiedzieć mu, że nigdy więcej mu nic nie zrobisz i że ma wrócić na Wojanowice. Nie ma inaczej... takiej, nie ma takiej opcji, ja ich gnębię. Dobra, no to zaraz ja będę ciebie gnębił. Z mojego Nubka będziesz gnębił? Nie będziesz mnie gnębił, bo ty nie umiesz, że jesteś lamusem, a jestem pro, pro. Tak? Tak? Jesteś pro taki? Pro diamencik. No to dawaj. No dawaj. Podobno jesteś taki pro, co? Jestem pro diamencik. No dawaj, pro diamenciku. Dobrze, że jestem zmęczony. Pan najlepszy gracz Minecraft jest zmęczony. No, ja nie jestem zmęczony akurat, słuchaj. Co się dzieje? Daję ci ostatnią szansę, żebyś się opanował. Twoje diamenty to jest nic przy moim netherite'owym mieczu. Więc! Słyszysz mnie teraz? No. Więc teraz mi wszystko wyśpiewasz na policji. Zostajesz wezwany na policję przez policjanta Ptysia! Czemu plujesz mikrofon? No to zapraszam na policję. No dobra, zobaczymy, co masz na mnie niby takiego. No mam na ciebie bardzo dużo, zaraz pójdziemy pod wykrywacz kłamstw. Czemu tu tyle dirta w tym mieście? Wy nie jesteśmy, nie jesteście ludźmi. No trudno, nie jesteśmy ludźmi, ale przynajmniej mamy przyjaciela Nubka, a nie tak jak ty. Ty pewnie nawet przyjaciół żadnych nie masz, panie P. Chodź, posiedzę. No siadasz w drugiej stronie. Jeszcze nie mogę. No. Nie dzień chcę dobry. Się z tobą gadać, nie dość, że się po tego popisywałeś dobra, jako pan P. Dobra, skończ, nikt ciebie nie lubi. Potegowałeś się, to jeszcze gadasz głupoty tak, tak do mnie. No to fajnie, bardzo super. Problemy i takie rzeczy. Wyśmienicie, panie P. Super, chce mi się pana bardzo, bardzo słyszeć. Pytanie numer jeden. Dlaczego akurat Nubka wyrzuciłeś z Wojanowic, bo to nie jest twoja wioska, więc nawet tutaj mógłby być sobie Nubek ze Stona i też mógłby tutaj być, a ty bezkarnie go wywaliłeś. Bo Nubek w tym mieście był zbyt silny, bo miał was i wolałem, żeby był w Dirtowicach, bo tam jest mega słabiutki. No ale po co to zmienia? Czy ty nie rozumiesz, że w tym mieście... Nie mogę go gnębić. Nie, nikt nikogo nie może gnębić. Jabłko. Nigdy nie gnębi się słabszych, rozumiesz tego? Czy ty jesteś normalny? Ty jesteś normalny? Nie, ja naprawdę w tym momencie, kiedy ty jesteś jakiś niepoważny. Co? Ty, ja ci zadaję pytanie na komisariacie policji, a ty sobie jesz jabłko? Ucisz się lepiej. Nie, dobra, ty jesteś naprawdę jakiś wkurzający. Dobrze, zadaj mi pytanie. No zadałem ci pytanie. Nigdy nie możesz gnębić młodszych ani słabszych i to masz zapamiętać, rozumiesz to? Ale Nubków można, to są po prostu głupki. Nie można nikogo. Dobra, Nubki to głupki, patrz, to się rymuje. Nubki to głupki. No, a ptysie pan... to... Krzysie. Ptysie to... No i widzisz, i tyle umiesz rymować, nie? Balion by na pewno to głupki, zrymował. To tylko się rymuje, a ty jesteś... No dobra.
A ty jesteś, ty jesteś. Dobra, panie P, druga rzecz. Jesteś skąd oszust, wiesz, o. Skąd tyśki wiesz... to oszustki. Tak, tyś to oszust, oczywiście, super, tak, wyzywaj mnie, hejtuj, oczywiście, może jeszcze nagraj na mnie TikToka, co? Jakie to jestem zły. Super, panie P, słuchaj, porozmawiamy, ostatnia rzecz, którą chcę od ciebie wiedzieć, dobrze? Dobrze. Jak przyszedłeś na Wojanowice? Jakim cudem dowiedziałeś się, że tu są jakieś Wojanowice? Wyczułem najdroższe diamenty. I tak naprawdę to śledziłem Paliona. Paliona śledziłeś? No. A znasz Paliona? Znasz Paliona? Słyszałeś coś o nim? No jest najlepszy. Najlepszy, tak? A ty jesteś głupek. A ja jestem głupek, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra, to wiesz co, to ja idę do Paliona, zmienię mu dom na diamenty w takim razie, bo to skoro jest najlepszy... Pewnie tak, się ucieszy, bo on lubi diamenty. Tak, lubi diamenty, no to trochę podejrzane, czy wiesz, współpracujesz i może razem, co? Pomóc ci? Oczywiście, że tak, albo wiesz co, może na Dirta zrobimy mu takiego pranka, co ty na to? Na Dirta? Co ci powiedziałeś, jak ty możesz mówić takie słowo w ogóle, Dirt? Dirt? Ej, żydliwe z twojej strony. A panie P, a jak ty się witasz, to ty mówisz ale, czy mówisz dzień dobry, jestem panem P? Co? Ale dziwne pytanie. Niebieski jak gekon sos? O co ci chodzi? Niebieski jak gekon sos, mój styl kameleon flow. Nowy track, nowy przelot. Wow, panie P, czy ty jesteś Palionem? To skąd? zielone trzy, no, dobra. Stawiam na siebie, nie stawiam na kwit. Czyli byłeś panem ludzie, P? Co chcieli tu być. Czyli byłeś panem P? Odbiera mi zielone, daje mi cynk. Jesteś głupkiem i głupkiem będziesz. Na mnie nie chcę, ale mam plan. Jesteś panem P! Głupi jesteś! Co? No, jesteś panem P. Ha, trollowałem cię, takie żarciki. Bo ty mnie trollowałeś, pan P to ty i przez tydzień, a ja dzisiaj pojawiłem się jako diamencik i tak cię trollowałem. A wiesz skąd wiedziałem, że jesteś panem P? Skąd? Bo widziałem, jak wychodziłeś z domu bez niebieski. Z początku wiedziałeś? Tak, od początku wiedziałem. Ja nie mogę! I chciałem cię powkręcać! I ty głupi głupku! Nie robię takich pranków! Tak, a ty co mi robisz za pranki, widzowie? Powiedzcie teraz, kto bardziej sprawiedliwie nie, się nie, zachował. Nie, nieprawda. Kto się sprawiedliwie zachował, ptyś czy ja? A teraz masz za swoje bitwa!